Wraz z końcem zimy dni i noce stają się coraz cieplejsze. Ziemia rozmarza, a lód na zbiornikach topnieje. Nierzadkie są opady deszczu. Jest to okres, kiedy płazy migrują z miejsc zimowania do zbiorników wodnych, gdzie nastąpi ich rozród. Temperatury powyżej zera sprawiają, że śródleśne drogi zmieniają się w prawdziwe płazie autostrady. Gdy temperatura osiągnie około 10 stopni, rozpoczynają się masowe migracje ropuchy szarej. Jest to bardzo pożyteczny płaz, który ogranicza ilość szkodników w środowisku, pożerając ofiary niezależnie od ich walorów smakowych. Ropuchy mogą pokonać dystans nawet 3 km do zbiornika wodnego. Przeważnie jednak spędzają zimę w miejscach położonych dużo bliżej, do których migrują na jesieni. Czas, w jakim ropucha pokona dystans do zbiornika, jest zależny od temperatury. Taką samą odległość ropucha może pokonać w 3-4 dni przy korzystnej pogodzie, a w przypadku, gdy w nocy wystąpią przymrozki, nawet w 10. Ropuchy poruszają się wolno. Nie skaczą jak żaby, tylko kroczą, nierzadko się zatrzymując. Gdy czują się zagrożone, prostują ciało i nadymają się. Ta taktyka ma spowodować, że potencjalny drapieżnik nie zdecyduje się na atak. Ropuchy już w czasie migracji do zbiornika rozrodczego mogą dobierać się w pary. Wygląda to tak, jakby samiec złapał stopa do zbiornika. Ta samica jest już zaklepana. Nie tylko ropuchy wyruszają na wiosnę do zbiorników wodnych. Ten mały płaz to grzebiuszka ziemna. Prowadzi ona skryty tryb życia i możemy ją spotkać tylko po zachodzie słońca. Wyjątek stanowi okres godów, kiedy te płazy odzywają się w dzień i w nocy cichym stukotem spod tafli zbiornika wodnego. Również żaby wyruszyły w drogę. Żaby trawne i moczarowe mają mało czasu, żeby dotrzeć do zbiornika, gdyż okres ich rozrodu przypada na przełom marca i kwietnia. Niektóre samce żaby trawnej już przybrały szatę godową, czyli niebieskie zabarwienie podgardla. Żaba zielona, pomimo że jej gody odbywają się późną wiosną, również wyruszyła już w trasę. Ten malutki, około 3 cm płaz, to kumak nizinny. Pomimo że jest on bardzo ciepłolubny, też już wyruszył w drogę do zbiornika, gdzie wydając melancholijny głos godowy, będzie czekał na samicę. Nawet drobniutka traszka zwyczajna musi pokonać trasę wynoszącą czasem nawet ponad kilometr. Płazy na trasie swojej migracji muszą pokonać nierzadko również drogi pokryte asfaltem, po których poruszają się z dużą prędkością samochody. Jeśli płazowi uda pokonać się tę przeszkodę, często pojawia się kolejna, jak wysoki krawężnik, studzienka ściekowa lub betonowy płot. Co roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych stara się pomóc płazom w wiosennych migracjach, rozstawiając na ich trasach płotki uniemożliwiające wejście na asfaltową drogę. Płazy wpadają do wiaderek wkopanych wzdłuż bariery, gdzie czekają na wypuszczenie na wolność po drugiej stronie drogi. Populacje ropuchy szarej ponoszą największe straty podczas migracji przez ruchliwe drogi. Jest to około 70% wszystkich zabitych przez samochody płazów. Ropuchy szare co roku migrują do zbiornika, w którym przyszły na świat. Dlatego też uparcie próbują pokonać przeszkody, które pojawiły się na ich trasie z upływem lat. Jeśli daną drogą przejedzie średnio jeden samochód na minutę, może to spowodować śmierć aż 75% migrujących ropuch, co w efekcie prowadzi do całkowitego zniknięcia lokalnej populacji w okresie już kilkunastu lat. U tego samca żaby moczarowej można już zobaczyć ciemne modzele godowe na przednich kończynach. Ułatwiają one przytrzymanie samicy podczas zapładniania skrzeku. Płazy w końcu dotarły do zbiornika wodnego. Tu mogą przystąpić do godów.